Senat zachował się identycznie, niestety, jak Sejm. Nie tylko przegłosował bez poprawek tę skandaliczną ustawę, ale także, co się jeszcze w Senacie nigdy nie zdarzyło, odmówiono zasięgnięcia opinii zewnętrznych ekspertów konstytucyjnych, którzy by odnieśli się do zgodności tej ustawy z konstytucją. A odmówiono dlatego, że ta ustawa w sposób oczywisty z konstytucją jest niezgodna. Ona unieważnia wybór sędziów Trybunału, który został dokonany kilka miesięcy temu, jak również przesuwa do prezydenta prawo decydowania o tym, kto będzie sędzią Trybunału. Obie te decyzje, pomijając inne drobniejsze, są rażąco niezgodne z konstytucją i została podjęta próba narzucenia ich przez błyskawiczną procedurę legislacyjną. Groźba polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób chce podporządkować sobie Trybunał Konstytucyjny, który przecież powinien być niezależny od wszelkiej władzy wykonawczej. No, można sądzić, że po to, iż przewiduje wdrażanie ustaw, które będą naruszały konstytucję, będą naruszały prawa obywatelskie i będą szkodliwe na dłuższą metę dla gospodarki. I niezależny Trybunał mógłby być tu zaporą. PiS próbuje tę zaporę w ten sposób właśnie obalić.